Cześć, w dzisiejszym odcinku oceniam postacie w Poppy Playtime, to jest tier lista. Zostawcie lajka i dajcie w komentarzu znać o swojej tier liście. Mamy postacie do wyboru i słuchajcie, to jest oczywiście takie moje zdanie, wy możecie mieć inne, oczywiście zachęcam do wyrażenia swoich poglądów i zaczynamy, słuchajcie. Huggy Wuggy, oczywiście mega fajna postać, Poppy Playtime jest niewątpliwie związana z Huggy Wuggy. Nie wiem czemu tu są dwa Huggy Wuggy, no ten milusi Huggy Wuggy jest spoko, podoba mi się. Ten nie milusi już jest taki średni. Fajna, to nie ukrywam, postać jest jakby kopia, tylko żeńska Huggy Wuggy. Mamy też, Boże, wersję taką złogorową. Poppy jest spoko, jakoś Poppy nie przepadam, jakby nie jest moją ulubioną postacią w Poppy Playtime. Mamy też kolejną postać, Mami Long Legs. Ona jest dobra, ja jakoś tak za nią nie przepadałem, szczerze mówiąc. Powiem szczerze, ten robocik jest słytaśny, ale no, taki jest, dla mnie jest troszkę fuj fuj. Zacznijmy od Brona. Słuchajcie, sam Bron jako tako ujdzie. Jakoś nie przepadam za tą postacią. W ogóle ta wersja creepy wygląda katastrofalnie moim zdaniem. Weźmy sobie tą damę w takiej wersji, tej złowrogiej, jakoś nie podoba mi się, bo wiecie, ja się boję trochę. Huggy Wuggy niech będzie dobra. Mam i tu jeszcze Candy Cata, słodziutki i Catbee. Nie jest taka jakaś wyjątkowa ta postać. Brakuje tu jeszcze trochę postaci, szczerze mówiąc. Będziemy musieli upgrade'ować tier listę. Dajcie znać, co myślicie o tym. Do zobaczenia.